Jest to bitwa, która zdecydowała o losach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Stali na szali dwaj królowie, tak naprawdę wybrani w drodze elekcji. I ten, który został zwycięzcą, objął tron i był koronowany w Krakowie. I był to Zygmunt III Waza. To skoro o królu Zygmuncie mowa, to są też i duże opolskie związki tego króla, prawda? Także i z Opolem. Prawdopodobnie wojska, które cofały się po plądrowaniu Byczyny, dotarły również i do Opola. To tak od razu, po samej bitwie, ale takie dalekosiężne następstwa, no to, że syn i wnuk Zygmunta III Wazy to książęta tutaj opolscy, górnośląscy. Jan Kazimierz w Opolu przebywał, był na rynku, także uniwersał słynny podpisał, więc jednak ten związek z Opolem jest. Wróćmy zatem do Byczyny i do tej ekspozycji, bo możemy bardzo wiele ciekawych rzeczy się z tego miejsca w tej chwili dowiedzieć. I w Opolu mamy Byczynę. Tak, Byczyna zawitała do Instytutu Śląskiego w Opolu. Powód jest bardzo ważny, to 435. rocznica tej bitwy, 24 stycznia 1588 roku doszło właśnie do tego słynnego starcia. Ten triumf Jana Zamoyskiego, który właśnie miał wpływ na wybór króla, tam się odbył. Walka trwała dosyć krótko, było dużo strat po obu stronach. No wiadomo, więcej po stronie przeciwników, ale jednak tych strat było dosyć dużo i tutaj w Instytucie możemy się właśnie zapoznać z historią, możemy sobie z przewodnikiem obejrzeć tą wystawę, a możemy też obejrzeć obrazy. Obrazy i artefakty, które nam użyczyła gmina Byczyna, spadkobierca tych wszystkich rzeczy, które tam się wydarzyły. I możemy tu zobaczyć właśnie kopię obrazu Jana Matejki Zamoyskiej pod Byczyną. Kopie obrazu to jedno, ale także, jak pani powiedziała, bardzo ciekawe artefakty tamtego wieku. Tak, są tutaj monety, są też repliki broni białej i topora bojowego, które wtedy prawdopodobnie były używane. I możemy się zapoznać właśnie z tymi rzeczami, plus właśnie jakieś kroniki, które opowiadają nam o tej historii, plus zbroja husarska, replika oczywiście galowej zbroi husarskiej z przełomu XVI i XVII wieku, którą też możemy obejrzeć na wystawie. Bitwa opiewana, bitwa ważna, no ale mieszkańcy nie do końca chyba po niej byli zadowoleni, bo Byszczyna niestety chyba mocno i splądrowana. Tak, niestety. To był taki czas, kiedy wojskom nie płacono żołdu jakby z urzędu, tylko pozwalano właśnie odebrać tą wartość w pieniądzu czy w innych rzeczach, no niestety w danym mieście, które zostało zdobyte. I Byczyna została złupiona, spalona. No, wojska właśnie rozeszły się w każdą stronę, podeszły pod Namysłów, pod Wrocław. Prawdopodobnie też tutaj pod Opole mogły podejść i mogły te okoliczne wszystkie wioski łupić. I mogli żołnierze i mieszkańcy patrzeć z murów, bo i Opole ma dzisiaj rekonstrukcję murów. Jak i Byczyna słynie z tego, że ma niezwykle piękne mury dookoła dawnej warowni. Tak, Byczyna to jedno z niewielu, można powiedzieć, no jedno z niewielu miast w Polsce, które ma w pełni zachowane mury obronne plus baszty, więc jest to naprawdę fenomen tutaj na Opolszczyźnie. My mamy już tylko kawałki tych murów w Opolu, które dbamy, żeby jak najdłużej cieszyły nasze oko, ale jednak Byczyna tutaj zachowuje i swój ten wygląd i formę miasta średniowiecznego, który można też pięknie na wystawie zobaczyć, ponieważ w multimediach pokazujemy też Byczynę z lotu ptaka.